Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. Dzisiaj, jak widzicie, trochę nietypowo. Zapowiadane przeze mnie już od jakiegoś czasu wyzwanie czytelnicze, albo jak kto woli, challenge. I na czym to będzie polegało? Jestem sobie teraz w bibliotece Warszawa Wesoła Zielona, filia numer 2. I chciałbym Wam zaproponować wyjście poza swoje literackie przyzwyczajenia, czytelnicze przyzwyczajenia. Jak ktoś mądry kiedyś powiedział, jesteś tym, co przeczytałeś, a ktoś jeszcze mądrzejszy dodał, że jesteśmy tym, co przeczytali inni. No bo zasadniczo to na naszych jakichś literackich przyzwyczajeniach, na tym, co ktoś nam polecił, na tym, co usłyszeliśmy, przeczytaliśmy w recenzjach, albo wręcz przeciwnie, na naszych niechęciach literackich czy światopoglądowych, z reguły opieramy wybory czytelnicze. Ja chciałbym Wam zaproponować wyjście poza te schematy, spróbowanie czegoś zupełnie innego, sięgnięcie po literaturę, po którą byśmy na pewno nie sięgnęli. Najlepiej będzie właśnie zdać się na ślepy los, czyli potrzebna nam będzie biblioteka z wolnym dostępem do półek, tak jak to właśnie jest w filii numer 2, biblioteka Warszawa Zielona. Jeżeli nie macie takiej biblioteki w okolicy, to myślę, że jak panią bibliotekarkę czy też pana bibliotekarza poprosicie, to oni się z pewnością zgodzą na to, żebyście na chwilę między te półki gdzieś weszli. Wybieramy sobie jakiś dość duży dział. Zapominamy o literaturze gatunkowej, żadne kryminały, fantastyki i tak dalej, bo to się z reguły nam z czymś kojarzy. Zdajmy się na zupełnie ślepy los. Więc powieść polska w moim przypadku. Nie czytacie powieści polskiej, to zaczniecie. Znaczy, oczywiście żartuję, bo tu na przykład widzę, że jest powieść amerykańska dość szeroko reprezentowana. Raczej unikałbym małych literatur, bo jak za chwilę zobaczycie, ciężko może być z wylosowaniem. Poza tym one też są czasami profilowane. Wiadomo, że w iberoamerykańskiej no to jakieś tam realizmy magiczne będą przeważały, no a to nam się już z czymś tam będzie kojarzyło. Chodzi o to, żeby tych skojarzeń było jak najmniej. I teraz tak, mamy datę urodzenia, no każdy z nas ma. Więc jeżeli ja się urodziłem 26 września, to jak sobie policzę, będę miał 9 półkę i 26 książkę. Jeżeli się zdarzy tak, że traficie na książkę, którą już przeczytaliście, no to można liczyć półki odwrotnie. Albo jak na przykład urodziliście się 30, a na półce będzie kilka książek, to już pełna dowolność. Można sobie policzyć dalej, można policzyć w przeciwną stronę. Zostawiam Wam tutaj wolną rękę. Chodzi o to, żeby trafić na coś, po co pewnie byście sami z siebie nie sięgnęli, żeby trochę nasze horyzonty literackie rozszerzyć. No, jak już mówiłem, zdać się na ślepy los. Ja już sobie to losowanie wcześniej przeprowadziłem, żeby się trochę przygotować do tego filmu. I trafiłem na co? Trafiłem na książkę pani Małgorzaty Gutowskiej, Adamczyk, pod tytułem Kalendarze. Nie mam zielonego pojęcia, kim jest ta autorka. Mniej więcej, bardzo mniej więcej wiem, co pisze i wiem, że to nie jest moja literatura. Tym chętniej w tym wyzwaniu czytelniczym po tę książkę sięgnę. Dobra, u Was minęło kilka sekund, u mnie kilka dni, no ale to magia YouTube'a, nie? Książka już przeczytana i teraz tak, parę słów na temat samej książki. Recenzji jako takiej nie będzie, bo to chyba nie czas i nie miejsce. Książka pani Magdaleny Gutowskiej-Adamczyk pod tytułem Kalendarze. To jest powieść, którą określiłbym, i zanim się na mnie rzucicie, to spokojnie, bo ja odniosę się do tego, dlaczego tak, a nie inaczej, jako literaturę kobiecą i powieść autobiograficzną również. Jednak mam wrażenie, że targetem tej powieści są kobiety, chociażby z tego powodu, nie tylko oczywiście, ale głównie. Chociażby z tego powodu, że główna bohaterka jest kobietą, no jakby z perspektywy kobiety się też wypowiada. Oczywiście to nie jest tak, że mężczyźnie się ta książka nie spodoba. Tym bardziej, że jeżeli ten mężczyzna pochodzi z Mińska Mazowieckiego albo w jakiś sposób jest z tym miastem związany, to tutaj już w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, to panowie również czytajcie. Dlatego, że główna bohaterka w Mińsku się wychowywała i właśnie to miasto wspomina,
Więc jeżeli ktoś jest historią Mińska zainteresowany, tą najnowszą oczywiście i tą zwyczajną, taką z perspektywy zwyczajnych ludzi, no to jakieś lata będą chyba, zdaje się, 60. To pewnie mu się ta książka spodoba. Natomiast jest to powieść napisana w bardzo przyzwoity sposób, bez może jakiegoś silenia się na artystyczny styl, ale poprawną, naprawdę bardzo poprawną polszczyzną, nie licząc kilku literówek, które chyba raczej nie są winą autorki, to nie widzę powodów do wstydu. No, ja bym się takiej książki na pewno nie wstydził, gdybym taką napisał. Ale co jest najciekawsze w tym wszystkim? Najciekawsze jest to, co pytanie pewne, które zaczęło w mojej głowie pojawiać się gdzieś w połowie lektury, tak mniej więcej. I tak kiełkowało, już wreszcie wyrosło w finale i nawet w kilku zdaniach, które zaraz wam zresztą odczytam, dosłownie trzy zdania, znalazło jakieś takie swoje odbicie. Zapamiętałam tak niewiele, ale cóż miałam zapamiętać, skoro w moim życiu nic się nie działo. Dni spokojnie mijały jeden za drugim, czasem przedzielone świętem lub jakąś maleńką burzą. No i tak, rzeczywiście tak jest. To jest normalne dzieciństwo, zwyczajne, może trochę biedne, ale to z naszej perspektywy współczesnej, bo tak w PRL-u, w małym miasteczku, no to zupełnie zwyczajny poziom życia. Bez jakichś strasznie złych rzeczy, które by się miały dziać. Bez jakiejś mrocznej, krwawej tajemnicy. I tym podobnych wydarzeń. Czy nie jest przypadkiem tak, że książkę właśnie o takim fajnym, na dobrą sprawę fajnym dzieciństwie, ale zwyczajnym dzieciństwie, siłą rzeczy spychamy, czy my, może bardziej krytycy, do tego getta literatury popularnej, że to jakieś tam, wiecie, tam literatura dla kucharek, nie, literatura dla kobiet, no takie tam. A jednocześnie to, co jest pisane o patologiach, o przemocy, o znęcaniu się nad dziećmi, o przemocy seksualnej, o przemocy psychicznej, o alkoholizmach, o jakichś uzależnieniach i tym podobnych rzeczach, to od razu się nobilituje w oczach krytyków, już na 100%. Czytelników też, no bo to potem jest takie pisanie, że tak, bo to za ścianą dzieją się takie rzeczy, Polska odwraca oczy i tak dalej, i tak dalej. Dla przykładu, w czym lepsza jest proza na przykład pana Kuczoka? Oczywiście możemy się tutaj spierać o język. To jest zupełnie inna płaszczyzna. Ale o samo przyporządkowanie do, nie czarujmy się, lepszego i gorszego gatunku, tak? Co jest literaturą taką zwykłą obyczajówką, a tutaj mamy ciężką powieść psychologiczną, prawda? Tak, już analizującą wady naszego polskiego społeczeństwa i tej typowej polskiej rodziny. Czy nie jest przypadkiem tak, że my, część z nas przynajmniej, siłą rozpędu, to co jest bardziej szokujące, bardziej krwawe, bardziej, nie wiem, straszne, przerażające, od razu stawia na piedestał. A to, co jest takie zwyczajne, to gdzieś tam wiadomo, z boku. I nie chodzi mi o to, żeby z książki kalendarze robić nie wiadomo jakie arcydzieło zasługujące na nagrodę Nike, bo nie, absolutnie tak nie jest. Raczej chodzi mi o to, żeby to tamte książki czasami ściągnąć z piedestału i spojrzeć na nie, może tak bez zbędnych zachwytów. Bo mam wrażenie, że nie zawsze oczywiście, nie zawsze. Bo tam się też bardzo dużo perełek trafia. Ale czy czasami przypadkiem nie przesadzamy w tych naszych zachwytach? Więc sami przyznajcie, że to chyba było dość ciekawe wyzwanie czytelnicze. Przynajmniej ja tak mogę powiedzieć z mojej strony. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, to oczywiście zapraszam do podzielenia się nimi w komentarzach. I zachęcam do pójścia do biblioteki, do wylosowania książki, bo sami, jak sami widzicie, można naprawdę bardzo fajnie wyjść poza swoje przyzwyczajenia, nawet czytając złą rzecz, chociaż ta akurat nie była zła, zadać sobie pewne pytania podczas lektury, których być może byśmy sobie nie zadali, czytając to, co w jakiś sposób już znamy, i wyciągnąć z nich wnioski. Można też zareklamować bibliotekę, jeżeli macie jakąś fajną bibliotekę. Ja już powtarzam po raz kolejny, książkę mogłem wypożyczyć z biblioteki
Warszawa Wesoła, filia Biblioteka Zielona. Polecam zresztą serdecznie i nominować muszę, no bo na tym się wyzwanie czytelnicze, czy też challenge opierać musi. To fajnie by było, jakby poszło w świat. Oczywiście nominuję też wszystkich, którzy chcą wziąć w tym udział. Filmik obejrzeli, pytali w komentarzach i tak dalej. Czujcie się nominowani. Możecie później, nie wiem, na Facebooka czy gdziekolwiek indziej wrzucić takie recenzje czy też krótkie opisy. Bardzo będę zadowolony. Jak mnie oznaczycie, jak na jakiegoś bloga będziecie chcieli wrzucić i mnie oznaczyć, to też super będzie, ale ja się nie upieram, nie będę się tam, nie wiem, denerwował, jak ktoś mnie nie oznaczy. Zależałoby mi na tym, żeby tylko i wyłącznie, żeby to wyzwanie biblioteczne poszło w świat. A nominuję tak już oficjalnie. To po pierwsze dziewczyny z kanału YouTube'owego Tu Czytam, bo one były pierwsze. Olgę z Wielkiego Buka, również z kanału YouTube'owego i z Instagrama Jesteś tym, co czytasz. Zachęcam zresztą do zerknięcia. Myślę, że ciekawe miejsca w czytelniczym internecie. Was, których nominowałem, to też zachęcam do puszczenia tego dalej, czyli nominowania kolejnych osób, ale wy to na pewno wiecie, jak to się, że tak powiem, w internetach robi. I co? I będę się z wami już żegnał. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu. Spotkamy się pewnie już po świętach i prawdopodobnie w filmie podsumowującym czytelniczy rok 2019. Do zobaczenia.